Robię sobie udawane piwo. Czyli wodę z lodem w kuflu po piwie. Tapas mix. Jamon Serrano. To wiem, że się czyta chorizo, a to jest, że bez glutenu, że de Espana, czyli że z Hiszpanii. Rozkładamy rozkłady. Kroimy wysuszoną szynkę. Kroimy serek, pyk, anchoisy. Oto mamy przed sobą inspirację do dzisiejszego odcinka, muzyczną inspirację. Mam gazetę tyską Ramy Kultury. To zdjęcie ze spektaklu Skazany na bluesa, który graliśmy w Tychach z okazji odsłonięcia muralu Ryśka Riddla na jego bloku, który został namalowany. Skazany na bluesa. Trolejbusem z bluesem. Taka akcja była kilka dni temu w Tychach i tam jeździłem trolejbusem z publicznością i z autorem tej książki o Ryśku, którą później mi sprezentował, z Marcinem Sitko. I opowiadaliśmy po Tychach śladami Ryśka, czyli byliśmy pod jego blokiem, oglądając mural. Byliśmy w pierwszej sali prób dżemu, w której się poznali z Ryśkiem. No i w kilku ważnych miejscach dla niego. A teraz mu zagram na pianinie utwór dżemu, Balada o dziwnym malarzu, bo to jest piękna piosenka, pamiętam, na pierwszej płycie dżemu to się ukazało, ale też można odnaleźć na YouTubie takie stare wersje sprzed pierwszej płyty, 81 rok, Radio Katowice. Żebym nagrał taką pierwotną wersję tego malarza, też piękna rzecz. Zachwycający tekst, naprawdę uwielbiam ten numer. Tekst Kazimierza Galasia, Fila tak zwanego. Niedawno się widzieliśmy na tym trolejbusie z bluesem w Tychach. Gadaliśmy trochę o tym numerze i postanowiłem wam go dzisiaj zaprezentować. Bardzo lubię grać kawałki dżemu. To jest moja młodość. To jest moje dzieciństwo. Fajnie, że mogę to dla was robić. I mieszać to z moimi piosenkami, bo jest to coś, co bardzo kocham. Kieszenie i torba pełna snów. Oto malarz dziwny, który bywał tu. Wszyscy go znali, wiedzieli o tym, że duszę swą zaprzedał. Światu pełen z listu, nie wierzył ludziom i sobie chyba też. Zbyt wiele bólu doznał, za dużo wylał łez, karmiony pogardą i rzuconym groszem. Często tu siedział, obrazy sprzedać chciał. Kto choć jest
jeden kupić dziś. Nie widziałeś, skręcasz w lewo, chcesz już iść. A być może, gdy zobaczysz, właśnie je, znajdziesz słabość swą i marzenia blask. No kto wie? Kto wie?